Niemal każdej pana piosenki przebija nostalgia. Czy jest to w jakiś sposób związane z pana osobowością? Nie sądzę. Ja jestem raczej typem nerwowego dość i ekstrawertycznego człowieka, bardzo goniącego czas, nudzącego się chwilą, że nic nie robię. W związku z tym nostalgia jest mi obca, ponieważ ja realizuję swoje marzenia i swoje plany w bardzo konsekwentny sposób i bardzo szybko. Do kogo adresuje pan swoje piosenki? Dla kogo pan śpiewa? Nie mam żadnego widza określonego, że na przykład nie wiem, czy wyłącznie młodzież, czy wyłącznie dorośli, czy środek wiekowy. Nie, zresztą na moich koncertach, jak zauważyłem, bywają wszystkie przekroje publiczności. Prace, które robię nowe, na przykład kaseta, którą wydaliśmy z Piotrem Rubikiem, z wierszami, z jego muzyką, Brzechwa i Tuwima, jest pracą skierowaną do dzieci, ale okazało się, że ten Brzechwa i Tuwim, na których żeśmy rośli wierszach, są w sumie i dla wszystkich, i dla dorosłych też, więc nie rozgraniczam publiczności, a inni mnie po prostu kompletnie nie interesują, bo ja sam, nie mając wszystkich artystów, czy ludzi związanych z jakąkolwiek inną dziedziną życia za swoich przyjaciół, nie wszystkich też akceptuję, wcale nie muszę ich słuchać czy żyć ich życiem. Ja uważam, że żyjemy tak krótko, że każdy powinien dokonywać wyborów, z kim się koleguje, z kim się przyjaźni, kogo słucha, kogo ogląda. Kto z pańskich piosenek jest pana ulubioną piosenką? Nie mam w tej chwili takiej piosenki, która by elektryzowała mnie do tego stopnia, że przeżywałbym tak straszliwe emocje, jak przeżywałem lat temu, sześć śpiewając Ogrzej mnie. Ogrzej mnie jest piosenką siłą rzeczy już starą dla mnie, w związku z tym nie mogę już emocjonalnie i tak przeżywać jak kiedyś. Pana piosenki to taki mały teatr, podczas ich wykonywania pan przebiera się, gestykuluje. Skąd czerpie pomysły pan właśnie do inscenizacji swoich śpiewanych utworów? Z piosenek, po prostu, z treści tych piosenek i z rozmów z ludźmi, którzy potem oceniają te prace z zewnątrz. Co było powodem pana wyjazdu do Stanów Zjednoczonych? Przygoda, chęć zobaczenia i usłyszenia czegoś nowego i próba nagrania piosenek w języku angielskim. Troszeczkę bardziej melodyjnej atmosferze muzyki, którą stworzyło kilku młodych polskich kompozytorów, troszkę zapatrzonych właśnie w muzykę amerykańską. Czy jest pan przesądny? Jestem trochę przesądny, ale tak najbardziej to wierzę w przeznaczenie, myślę, i w UFO bardzo, w reinkarnację też, choć jestem katolikiem. A pana dewiza życiowa? Dajmy żyć wszystkim w ich szufladach. W szufladach nie dlatego, że zamknięciach, tylko w tych, które sobie każdy człowiek otwiera. Tak jak mówiłem, w życiu wierzę i wszelakich wyborach życiowych i związanych z ludźmi, z psychiką i ze wszystkim, co robimy, jeśli oczywiście nie robimy komuś drugiemu krzywdy. Nie wpadajmy w żadną stronę w fanatyzm. A tyle tego teraz naokoło, szczególnie w polityce. Mówi się, że Michał Bajor to człowiek z charyzmą. No niestety tak, to prawda. Ale ja nie wiem nawet, co to jest ta charyzma. Czytałem kiedyś w słowniku, bo mi parę osób mówiło, że ja mam charyzmę. Wiem, co to jest charyzma jako słownikowe. To znaczy pewnie to jest pewnego rodzaju siła przebicia. Tak, mam siłę przebicia na pewno, ale to żaden grzech chyba, ani nic złego. Czy myśli pan, że mógłby robić coś innego niż grać i śpiewać? Absolutnie nie. Serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy Radia Kix, to na wszystkie lata.